Cześć, kolejna inspiracja codzienna. Tym razem pobawimy się troszeczkę też tappingiem, czyli właściwie można powiedzieć lekcja na tapping plus codzienna inspiracja, ponieważ tutaj wykorzystuję też tapping do tworzenia riffu. Posłuchajcie sobie. Tutaj używałem dwóch najcieńszych strun w zasadzie, plus strunę trzecią od czasu do czasu. Motyw tutaj polegał oczywiście na tym, że grałem tappingiem próg 10 i 12, najpierw 12, czyli 12, 12, 0, 10. Raz, dwa, trzy dźwięki mamy. Czyli jeszcze raz, czyli było 12, 0, 10 na najcieńszej, 12, 0, 10 na grubszej, czyli na dwóch najcieńszych tu nagramy to samo. Tutaj na drugiej strunie robię coś takiego. Tutaj tym palcem, jak już wam pokazywałem w tappingu, robimy tak, żeby dźwięk też jakby ściągnąć, żeby tak go dziubnąć. Może też być po prostu tak. Jednak mocny jest, jak jeszcze go troszeczkę tak jakby dziubnę. I ten motyw jest tak, że gram tutaj legatem. Bo widzieliście, że tutaj piórkiem w ogóle nie grałem w tym motywie. Tak, jest pierwszy motyw, czyli jakby z zera gramy 7-8. 7-8-7-9 na strunie trzeciej. A końcówka. Dwanaście, zero, siedem, osiem i vibrato. To mniej więcej byłoby tyle. Mam nadzieję, że to w miarę to jest jakoś do zrozumienia i rozkminienia, jak to brzmi. No tutaj widzicie, to jest ten motyw akurat o tyle fajny, że to wygląda też szpanersko, brzmi ciekawie i można to wykorzystywać do swoich utworów. Łapatki. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię i które wprowadzam na YouTube, są ciekawe i warte obejrzenia, to może chcesz
się umówić na lekcje przez Skype lub na lekcje w Krakowie. Lekcje gry przez Skype są o tyle fajne, że nieważne z jakiej części kraju jesteś, czy z jakiej części świata jesteś, możemy wspólnie się pouczyć. Najlepiej skontaktuj się mailowo.